Piękne miasto Grudziądz. Po mojej lewicy. Przyjechaliśmy z... Skąd? Z Torunia. Przyjechaliśmy z Torunia, czyli najdłuższy odcinek 140 km. Wychodziliśmy, jeszcze nie padało, ale dosłownie 10 km od Torunia lunął deszcz, który teraz poszedł tam. I właściwie 80 km płynęliśmy w deszczu. Jakby tego było mało, wieje, cały czas wieje, troszkę mniej niż wczoraj, ale dalej wieje. Gdyby nie nasze norweskie stroje, norweskich rybaków, to byśmy w ogóle tutaj poumierali. Ale jeszcze bardzo dobrze. Dwie przygody dzisiaj. Pierwsza, no niestety, muszę zgasić silnik i to pokazać. Pozwól do śruby. Roztrzaskaliśmy śrubę w drobny mak. Jedna opaska jest zauważona, zaważyła o tym, że o właśnie, śruba wygląda tak, a nie inaczej. O, jaka ciepła woda, noga mi się zobaczyła. Rozwalone są śmigła i uszkodzona jest spodzina. Mówią, że spodzina tych kosztuje. Zobaczymy. Co jeszcze? Z Grudziądza mamy ile kilometrów? 30. Z Grudziądza mamy 30 kilometrów. Tam widać piękną wieżę, widać ten stary most. Minęliśmy już autostradę, ona już została tam za nami, już jej nie widać. Te słynne budyneczki grudziąckie. No i za chwilę musimy zmienić stronę rzeki, żeby nie było... Właśnie, żeby nie było katastrofy. To jest oznakowanie szlaku żeglownego na Wiśle. Pływamy od bandy do bandy. To jest też ważne, nikt tego w tych książkach nigdy nie napisał, że Wisłą cały czas idzie się slalomem. Nigdy nie idzie się środkiem, bo tu po środku cały czas są mielizny albo są takie łachy. Przez środek człowiek przebija się tylko tym naturalnym kanałem, tam gdzie płynie ta głęboka woda. Następne bojki mamy tam, jak ten żółto-niebieski blok. Nie boję tylko znaki i do nich musimy teraz szybciutko odpalić motor, dopłynąć, żeby nas nie zniosło. Doświadczenie pokazało, że każde zejście ze szlaku to jest katastrofa. Siedzieliśmy też na mieliźnie dzisiaj raz. Trzeba było w tym deszczu i w tym wszystkim spodzień podciągnąć, wleźć do wody i zrobić dobrze. Ale co, jedziemy dalej, nie poddajemy się, nie? Słodziaki jesteśmy.